Okay, let's go. Cześć, plaża, dzika plaża, mewy krzyk nad głowami. Dzisiaj idziemy do Sopotu. Ja mam 560 km, 6 godzin jazdy, kawałek. Ale w ten weekend wyścigi górskie w Sopocie, co jest niezłą egzotyką i też bardzo fajną rzeczą, można połączyć wypoczynek z ściganiem, ale oczywiście jak to weekendy wyścigowe ma padać, więc zobaczymy. Trasa jest dosyć niebezpieczna, krótka, ale ja ją bardzo lubię, więc mega zajawa. Jeszcze na szybko oczywiście, bo być bardzo ciepło, odwiedziłem znajomych zaprzyjaźnionej hurtowni z suplementami, wziąłem sobie, kupiłem elektrolit, jakieś takie rzeczy, sport fuel, wszystkim polecam. Mam tutaj tego jak zawsze naprawdę sporo, nie wiem czy widać, więc jestem zabezpieczony. Myślę, że suplementowanie w takich warunkach, przy takim wysiłku i w wysokich temperaturach, to ważna sprawa. Sam jestem ciekaw tego weekendu. Przed tym weekendem akurat nie robimy testów i zobaczymy, ile dają testy, jakie będzie tempo, zwłaszcza w treningach, i jak przebiegnie ten weekend. Zapraszam do oglądania. Poszło! A ja powiem, że już dojechałem i że już jestem, tak. I mam nowego operatora, pana Pawła. Poszło. Tak, już poszło, tak. Tutaj jeszcze raz. No to po całym dniu dojechałem, 36 stopni, dojechałem na miejsce, mega ulewa, walnęło deszczem, ale teraz jest chyba pięknie, więc będzie dobry weekendzik. A ja chodzę jak świr, szukam gofrów, ale jest 23, wszystko jest zamknięte, więc jest mała lipa, ale sobie jakoś poradzę. Jestem chyba jedynym trzeźwym tutaj osobnikiem. Tutaj pan Paweł rozkminia, jak trabantem będzie siekał. Czy trabant się nabucha więcej niż Mercedes zwany Maybachem? Z górki. Z górki? Czy będzie podobna prędkość? Pierwsza polska trasa, mamy szansę na przedostatnie miejsce. Zwycięzcy są na mecie. Nie no, ogólnie kino. Popadało, jest full, pełno kamieni na trasie. Jakiś koniec świata i ulewa. Ale bywa i tak. Mówisz, że tak będziesz szykane? Ile byś miał punktów hamowania trabancikiem? Nie, no bez przesady, do szykany jeszcze. No tak. Do szykany bez zdjęcia. Dwa, nawrót, do nawrotu też. Ale kino. Babcio, co tym razem o 23 kombinujesz ciekawego? Konsjerdż pana Chobota. Do pana Chobota szykujesz? Tak. Odważniki? Pan Chobot za bardzo zeszczuplał. Musimy go dociążyć. Musimy panu Chobotowi wyrównać wagę. Zrzucił na rajdzie Polski 30 kilo. O, chyba nam się muza wyłączyła. Wszystko tip top. Tak jest. Nie wiem, czy nie potrafił tak jechać tutaj. Ale idzie. Ja bym się chyba nadał na takiego taksówkarza. Na Uberowca byś się nadał. Nie no, tutaj jest mega nierówno akurat na tej trasie, to jest niezły cel. Co będzie w puszaczku, pewnie będzie jakieś kinoko. Ale jak jedziesz takim autem normalnym, a ty masz tutaj przychodzić jakieś zobjęcia, to wydaje się to średnim się. Zdecydowanie. Nie masz jakiegoś bardziej męskiego koloru w tym samochodzie, tylko różowy? Mój samochód, do mojego operatora. Operator, szofer, także Pawcie, jesteś, jakby to powiedzieć, niezastąpiony. Czekaj, to jest brzydkie, nie podoba mi się teraz. Teraz jest ładnie? Tak. Teraz będzie ładnie? 30 na godzinę pędzimy.
Normalnie jak wychodzisz, masz 6 dyszek z takiego rowera. Jak dobrze wyjdzie. Fajnie na filmach potem widać. To jak wychodzi po tej prędkości tutaj. Teraz dojdziemy do miejsca, które jest najbardziej creepy na trasie. Czyli do tak zwanego muru. I dopadamy z niezłej bomby. Nie wiem ile mam, ale pewnie około 200. Ciekawe, ciekaw jestem, czemu zobaczyć tam w bordzie. No i tutaj wjeżdżamy w ciemność. Ciemność widzę. O, jest grubo. Tu naprawdę się robi czas i to jest mega ważne miejsce. Się dobrze, że się znalazł, także w dzień będzie chyba trochę prościej, będzie więcej widać. Starczy tego dobrego. Nie, bo Wojtek będzie przeklinał, to nie można nagrywać. Tak, ja jestem na rance, dziewczyny jeszcze śpią. Tak, ale zaraz dobre, podobno wstają o 12. A to jesteśmy przy kościele. Że on na tego winka tam nie opędziła. Ty, a Paten jak się w ogóle, ty, ładnie ubrał, pa, założył okulary od razu, jak włączyłem nagrywanie. Ja muszę wzbudzać Co? Zaufanie. U sponsorów. Zrobimy drugie podejście do zapoznania z trasą po jasnemu, ale teraz nas znowu pokonał deszcz. Panie Pawle. Płyniemy. Płyniemy? Nie, chyba w prawo. Co jest w prawo? Nie, no super jest. Ja jestem takim dobrym operatorem jak ty. Ja będę od gadki, ty będziesz od ujęć. Nie, no jest katastrofa. W ogóle nie widać świata, ale na filmie to już wygląda nieźle. Nagramy myszę, jak to płynie z góry. Mysza jak spływa swoim kamperem? Tak. Już to na pewno nie patrzy. Już to na pewno nie jest szczelne. Zamiast ratunek podwodny? Nie, no dobrze jest. To będą czekać, aż przejdzie. Wtedy zmienią do jednego treningu. Skąd ty to wszystko wiesz? Nie, nie. Jak się odbędzie pierwszy trening, to mogą skończyć na... Ty. Nie, tu nie skończą na jednym wyścigu, bo musi być minimalna długość spełniona. Ty w tych okularach... Ty w tych okularach wyglądasz. Jestem profesorem. Tak, no, jakbyś wiedział w ogóle, o czym mówisz, no jakbyś szedł do sponsora i wzbudzał zaufanie. Tak. Nie, no jest grubo, ale patrz, tutaj panowie pracują przy trasie, mają chyba ciężko. Kiepska pogoda na ogarnianie czegokolwiek. Poszło. Ja płacę, więc możesz wybierać co chcesz. Czekaj, mówię, jak przewrócę stronę w takim razie. O, tutaj znalazłem coś dla siebie. Zabrałeś mnie w ładne miejsce. Homar zapieczony w sasie holenderskim, przyjęczony piurę, pieczony pomidorami. 550 gram. Promocyjnie dzisiaj dla nas cena 790 zł. No to dobra, to ja te zawody pojadę z używki i wyjdzie na to samo, tak. I zjemy Homara, co? Tak. Nie będę zmieniał w ogóle. To jest dla jednej osoby. To weźmiemy dwa, to wiesz, to wyjdzie na jeden pies. Ale wyjdzie jak w Saint-Tropez i nie zabierasz. Więc ja, żeby nie było głupio, zapłacę. Ty, Krystyna, jak ty jesteś, nie dość, że jesteś duży, to przy tym aucie jaki duży się wydajesz. No, jak ty tam wsiadasz? Do samochodu. Ale naprawdę jesteś duży. Ale do tego. Ale jaką pozycję mam teraz, Kamil? Uśmiech sobie. A za 9,5 tysiąca obrotów obrotomierz, rusza to do trzeciego biegu mieli. Tak. Jedzie. Ja może na Bosaka powinienem wsiadać do tego. Tak, no, fajny pasek. Proszę, to będzie parę razy. Chcę, może byś mi to opowiedział, co jest gdzie. Co? Co jest gdzie? No to wiele nie ma. No właśnie. Jest trochę, wiesz. Nawalony elektryczny. Tak, tu masz termometr, żebyś wiedział, jak ma tak grzać się pody. No. Muszę go przeszyć, taki drugi. Oj, no niestety, prosto z zawodu. Tak. A to oleju i koniec. No. I leci. I git. Jedynka do dołu, jak po prawdziwym wyścigowym samochodzie. Okej. Piątka skrzynia. Ręczny. Nie działa. Żeby nie prosił. Teraz jak... Ale ty musisz mieć... A ta wtyczka do czego jest? Która? Ta taka nowa. Gdzie?
Ta? No jak, OBD? Wiesz co, coś tam będę jakieś emisji, to zbisi spali, coś tam Michał. To ma piękny. No i co? No i zepsuło się. Nie. Turyści! Nie no, to już Kiełko się popisał jako kierownik, pa. Jacy grzeczni chłopcy, z pani. No, wyścig przełożyli o 2 godziny, więc zjemy sobie śniadanie przynajmniej. Siemanko, jesteśmy w Sopocie na paradzie kierowców, mega dobry pomysł organizatora. Ja jestem oczywiście pieszo, bo nie mogę wystartować swoim pojazdem. Niestety nie startowałbym hopek, do tego nie mam wentylatorów, więc samochód mega by się grzał i to było niebezpieczne dla silnika. Ale przyszedłem popatrzeć na kolegów i na samochody inne, które jadą w zawodach. Myślę, że to jest dobra opcja promocji, coś wam nagram zaraz i pokażę, jak to wyglądało. Ludzi jest naprawdę sporo, więc mega zajawa. Król życia. No co, pierwszy trening przełożony z 10 na 11.30. Również są jakieś problemy z oczyszczeniem trasy, ale tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, więc lepiej poczekać, żeby trasa była czysta i żeby nikomu się nic nie stało. Żeby ścigali w takich samych warunkach. Mamy trochę czasu. Chillaucik pomiędzy cmentarzami. Serwis w Sopocie jest między jedną cmentarną bramą a drugą, więc niezły klimacik. Ale spoko. Zobaczymy, co z tą trasą. Jest dużo kamieni, dużo wody, ale wychodzi słoneczko, więc na pewno będzie dobrze. Pierwszy podjazd wyścigowy też przełożony na 15.30, ale nic to nie zmienia w naszym życiu. Ten rzepik się rozrzepił. Było niezajebiście. Rzepik najważniejszy. Kombinezon z każdym praniem coraz mniejszy, więc z sezonem nabieramy. No te węzły to śliczne. Busa poobija. Gdybym się odkupił, a stało ostatnio mówił, że taki zestaw kosztuje, więc... No nie mało, nie mało. Nie mało, zdecydowanie nie mało. Szef serwisu, jak się dowie, dobrze, on gdzieś tam schowany, to chyba nam odpuści, nie? Jest szef serwisu, nie widzi? Nie ma bossa, bo nie jest zakupiany. Boss ustawia strategię, bo pewnie pisze maile, nadrabia zaległości z tygodni. No co, jak zwykle pada, nie pada, teraz znowu pada. Trasa, tak mówiłem wcześniej, mega mokra, więc to tam, że mokra, to nie problem, ale bardzo dużo kamieni i syfu na nią wyleciało, więc... Obsługa zamiata, chłopaki mają na pewno ciężką pracę. Widziałem też w nocy, przygotowali trasę w strugach deszczu. Tutaj organizator ma naprawdę mocno pod górę. Ale bywa i tak. Mam nadzieję, że wszystko ogarną, wiedzą, jak to zrobić i będziemy mieli fajne ściganie przez cały weekend. Co, Robert, chcesz być w telewizji? YouTuberzy, pa, YouTuberzy. Nie ma miękkiej gry. Jakbyś przyjeżdżał zwycięzca generalki się przywitać, pełna kulturka. Łapać, że co? No nie, no wygrałeś, to prawda chyba. No i z nieba ci nie spadł, pojechałeś szybko, wygrałeś. Buwiem sportowym, powiedz mi, czy ja chcesz... Ja lecę sobie w klapkach Pumy. Inni latają. A to się nie lata w klapkach Nike'a? Ale patrz, jak on ma pod kolor kombinezonu. A few moments later.
wyścigowym podjeździe w sobotę. Poszło całkiem nieźle, naprawdę, ale no skasowałem szykanę. Przeciął przez maskę, czas był dobry, stałem 22 sekundy kary. Wam zaraz pokażę tutaj, co dokładnie nawijałem, jakie są obrażenia. Auto nie wygląda źle, bo chyba trafiłem ją hakiem, więc więcej szczęścia niż rozumu. No, ale na hamowaniu mnie zaskoczyło, było głupo. Ale jak się ryzykuje i walczy, no to tak bywa czasami. Cofnęło cały zderzak. Wygląda na kosmetykę, ale ten splitter jest w wielu miejscach zamocowany, więc to nie jest kosmetyka. Tutaj połamane. No bywa. Bywa i tak. A jesteśmy u góry. Jest super. Jechałem dobrze. A wyszło. No tak, ale. Pół trochę agresji i też się nie hamowałem, przeszedłem. Znaczy obróciłem dobrze, ale czekałem strasznie długo. Sobie znowu czekamy. Przygoda na trasie, stałem jako pierwszy, full koncentracja, ale no musiałem wyjść z auta. Mega zajawa, full ludzi, tu chyba tyle osób, to jeszcze nigdy nie widziałem, więc jest super, sukces mój i mojego zespołu, wytrzymałem ciśnienie, więc mega się jaram, no i co, staję się cieszyć, chyba zostanę sobie do jutra, więc zarąbiście. Mam jeszcze jakieś rozdanie, ceremonie, potem ceremonie na molo, więc naprawdę dzieje się.
Dobry wynik w Sopocie. Trzecie miejsce jest na Moczaku przy tunelu. Chłopaki podstawiają nam Moczaka, gdzie jest rozdanie dla generalki, więc super. Dobre jedzonko, super weekend, piękna pogoda. Na końcu pana z ulewa, ale mega się cieszę, tak jak mówiłem. Jestem full zajarany, naprawdę dobrze poszło. Utrzymałem presję. Zespół wykonał świetną robotę. To naprawdę też ich sukces. Mocno poszliśmy do przodu znowu. Nie mogę się doczekać Limanowej. Zajawa na maksa. I Polsaczka dobrze słychać. W różnych strojach byłem na plaży, ale w tym jeszcze nie. Obczaić może, bo nie było czasu przez cały weekend. Jak zawsze na zawodach. A już jest niedziela. Koniec. Dnia jest po rozdaniu. Mega spoko opcja. Do na molo. I co? Będę trochę turystą przez jeden wieczór. Jeszcze imprezka w Kolibie. Także to jest pełna integracja w Sopocie zawsze.